Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na wydarzeniu Galerii Muzeum Stanisława Staszica. Proszę Państwa, dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, bo dwie młode kobiety. Panią Paulinę Rybarkiewicz, artystkę, grafik, malarkę. I przede wszystkim dziękuję pięknie za udostępnienie prac na tą wystawę, którą za chwilę będziemy oglądali. Jeżeli chodzi o samą wystawę, to właśnie postawiliśmy na młodą artystkę, której prace są bardzo aktualne, z takimi popularnymi nurtami w sztuce, które są obecnie eksplorowane, czyli właśnie gdzieś zastanowienie się nad wnętrzem, przestrzenią i gdzieś kontekstem, jak człowiek z tym wnętrzem współgra. W ten nurt wpisuje się oczywiście Paulina Rymarkiewicz. Jej prace też są dosyć świeże i gdzieś może się wydawać, że czy nowoczesne są przedstawienia figuralne, moim zdaniem w konwencji komiksowej jak najbardziej. Świetny rysunek, który Paulina ma w swoich pracach zawarty. Świetną perspektywę, która kompozycyjnie te prace siedzą jak punkt. I taka głębia psychologiczna, którą możemy się w tych pracach doszukiwać. W konwencji komiksowej, czego tutaj chwilę jeszcze nie było, i stąd jest to nowość, tym bardziej dziękuję Tobie, Paulino, że pracę swoją udostępniłaś, ale też po prostu świetne pole do interpretacji, do naszej autorefleksji na temat tych prac. Każda z tych prac z pewnością taką autorefleksję może w nas wywołać. Siłą tych prac jest i wizualny przekaz. W zasadzie każda postać, mimo że nie wypowiada żadnego słowa, jak to miałoby miejsce w komiksie, jest w zasadzie dopowiedziana przez jakiś przedmiot. Tutaj na przykład mamy do czynienia z ratownikiem. Widzimy i koszulkę, i pewnie jakieś medale, ale również jakąś notkę, gdzie planuje on swoje wyjście z przyjaciółmi na koncert. I jest w zasadzie zakłopotany i wszystko to, co w tym obrazie, musimy się niejako domyśleć. Jednak te przedmioty dopowiadają nam pewien kontekst. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę na pracę, która jest moją ulubioną i pokazuje karnawał. Karnawał, w którym każdy z nas jest przebrany. I co ciekawe, to w zasadzie pod taką przykrywką zabawy możemy mieć, eksplorując głębiej tą pracę, zobaczymy niesamowite zestawienie tytułów książek, a więc ratownictwo medyczne, Biblia i naruszanie praw człowieka. I ten dwudźwięk tej zabawy i tak mocnych tytułów jest, uważam, niesamowity i otwiera nas na niesamowite poznanie egzystencjalne.